Gdy Warszawa czekała na przyjazd Józefa Piłsudskiego, w komnatach zamku w Cieszynie 15 października 1918 roku trwały narady zarządu dóbr nad losami posiadłości należącej do Fryderyka, głównodowodzącego armii austriackiej. Jak donoszą pisma śląskie, zastanawiano się, co byłoby korzystniejsze dla komory arcyksiążęcej. Czy przynależność Śląska do Polski, czy do Czech? Karol I starał się reformować upadające państwo. 16 października 1918 roku wydał nawet manifest do moich wiernych Austriaków, w którym zapowiadał przekształcenie państwa w państwo związkowe, składające się z autonomicznych obszarów narodowych. Tego dnia rozmawiano też o budowie nowej kolei z Bytomia do Mysłowic przez Czelać, Będzin, Sosnowiec i Modrzeju. 18 października Kreuzeitung pisze o Polakach. Zwrot sytuacji ostatnich tygodni doprowadził do tego, że sprawa polska godzi wprost w serce państwa pruskiego. Trzeba przyznać, że Polacy działają szybko i świadomie. Wcielają do Polski bez niczego ziemię Prus i żądają wybrzeża morskiego. Tymczasem w Polsce są problemy z powołaniem rządu koalicyjnego. Nie dokonał tego nawet Janusz Książę Radziwiłł. Rozpad Austro-Węgier zaktywizował polskie ugrupowania, które dążyły do przejęcia pełnej władzy od zaborców. Jednym z pierwszych miejsc, gdzie powstały jej zalążki, był Cieszyn. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego została pierwszym formalnym rządem na ziemiach przyszłej II Rzeczpospolitej. Chciała przejąć jurysdykcję nad spornym z Czechami terytorium, a następnie przyłączyć Księstwo Cieszyńskie do wolnej Polski. Sprawa uwolnienia Józefa Piłsudskiego była wielokrotnie poruszana na arenie europejskiej. Latem 1918 roku Franciszek Skąpski przyjechał z Polski z planem wynegocjowania u Niemców jego zwolnienia z Magdeburga. Zgodę na jego powrót otrzymał od Hansa Hartwiga von Besselera. Plan niestety zniweczyły intrygi adiutanta Besselera.